Darmowe piwo i do tego nie pułapka? Chętnie skorzystam. Gdzie ja jestem? Ej, co ty robisz? Przestań, nie! Miejsce piąte. Dantalion. Gość kocha przeprowadzać szalone eksperymenty do tego stopnia, że nienawidzą go nie tylko jego wrogowie, ale i sprzymierzeńcy, bo na nich też eksperymentował. Zakwalifikowałem tego świra do topki, ponieważ podczas jednego z badań postanowił przeciążyć testowany układ. Gdy jeden z asystentów zapytał, jaki będzie tego skutek, odpowiedział: nie mam pojęcia, dlatego robimy eksperyment. Kwintesencja szalonego naukowca. Miejsce czwarte. Soichi Tomoe. Każdy zwariowany uczony jest przez coś opętany. Nie inaczej było i w tym przypadku, ale nawet biorąc pod uwagę opętanie, przewodzenie organizacji, która ma na celu przywrócenie istnienia istoty, która jest ucieleśnieniem chaosu i zniszczenia, to za dużo. A oryginalnie profesor był zwyczajnym człowiekiem, któremu akurat powierzono badania nad ciemną energią. W objęcia szaleństwa pchnęła go chęć ratowania córki. Miejsce trzecie. Senku Ishigami. Chłopak ma łeb jak sklep i od zawsze testował teorie, które wcześniej wyczytał w książkach. Może w normalnych okolicznościach ten dzieciak nie załapałby się do tego rankingu, w końcu to dopiero licealista, ale Senku ma już pewien odjechany projekt na koncie. Skonstruował maszynę treningową dla swojego ojca, by ten mógł przejść testy na kosmonautę. Aby wpaść na taki pomysł, zwykła inwencja twórcza nie wystarczy. Trzeba być szalonym. Miejsce drugie. Frankenstein. No to teraz przechodzimy do kategorii kompletnych pomyleńców. Ulubioną rozrywką naszego naukowca jest sekcjonowanie wszystkiego, co się rusza. I bynajmniej nie mówimy tu o zwłokach. Żywe preparaty również znajdują się w repertuarze jego rozrywek. Wystarczy wspomnieć, że położył na stole sekcyjnym swojego partnera, spiryta, i przeprowadzał na nim eksperymenty. I nie widział w tym nic złego. W końcu czego się nie robi dla nauki? Miejsce pierwsze. Medoscientisto Hoin Kioma. Już tylko i wyłącznie za przerobienie mikrofalówki na wehikuł czasu należy się miejsce w tym rankingu. Ale gość ma naprawdę nierówno pod sufitem. Tekst, który rzucił na lotnisku podczas odprawy paszportowej, że przyleciał do Ameryki, aby siać chaos i zniszczenie, to ostateczny dowód, że odstaje mu kilka klepek. A skakanie po czwartym wymiarze również nie wpłynęło korzystnie na stan jego psychiki. Bez dwóch zdań, Okabe jest zwycięzcą tego rankingu. I pytanie, jakich naukowców... Konis! Pikuś, co ci odwala? Jak ty się zachowujesz? Lupus jest chory. Znaczy, że co? Znowu się... Lupus? Dobrze się czujesz? Ależ oczywiście. Dziękuję, że wyraża pan troskę o moje zdrowie. Przybywam tu, aby zapowiedzieć pełen elegancji i elokwencji ranking, który będzie mieć miejsce w najbliższy piątek. Liczę, że obecne tu towarzystwo zechce go obejrzeć. Fajnie. To może kolejeczkę? Proszę to zabrać. Nie będę kalał swoich ust takimi nieczystościami. Lupus jest chory.